W dzisiejszym odcinku poznamy tajemnicę nowego moba w Minecraft. Jak wiecie, w najnowszej wersji Minecrafta ma pojawić się nowy stwór, który nazywa się Warden, nie wiem jak to się czyta, ale ma być taki, no pewnie kojarzycie już, o nim było dosyć głośno. I w dzisiejszym odcinku będziemy poznawać najskrytsze tajemnice tego moba. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj prawie codziennie. Raz się po prostu na jakiś czas zdarzy, że filmu nie ma, ale tak to trzymamy się tego, żeby robić daily, a dodatkowo robię też filmy na drugim kanale, więc zachęcam was, żebyście tam wbili, link jest w opisie. Tam robimy sobie przegląd naszej grupy na Discordzie, przeglądam wasze memy, wasze jakieś słucharki, jakieś tam TikToki, fanarty, więc po prostu możecie tam wejść i dosłać masę innych różnych fajnych rzeczy. I tam też się pojawił dzisiaj film z Bzykiem, więc zachęcam, możecie wejść, zobaczyć, bardzo, bardzo przyjemny odcinek. Oczywiście wszystkie linki są w opisie, a ja w tym momencie już wchodzę na świat, który jest przygotowany po to, żeby właśnie poznawać tajemnicę tego nowego moba. I ładuje mi się świat i nie wiem totalnie jak to będzie wyglądać, bo... Wybrałem ten świat, było napisane, że tutaj się dowiem czegoś więcej, jeśli chodzi o ten... Ała! Co to ma być? Proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! No nie, dlaczego to mnie tyle bije? Zgiń, gin, gin, gin. Dobra, czekajcie, bo tu już niebezpieczne rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Okej, jesteśmy w... Nie, no zostaw mnie, kurde, dlaczego tu są pająki tuż obok? Nie no, co to jest za poznawanie w ogóle świata tego Wardena? Jak ja mam tutaj walkę z pająkami? Dobra, prawie mnie zabił. Ale dobra, mamy pół serduszka, mamy jakąś skrzynkę. Stańmy sobie w rogu, mam nadzieję, że nic mnie tu zaraz nie zaatakuje. Zobaczmy, co mam. Okej, tu są te... Dobra, tu są te sensory od tego właśnie moba. Czekajcie, odłożę tutaj te rzeczy. Czuję, że tu zaraz mi jakiś mob wyjdzie. Dobra, mam tu jakieś rzeczy przygotowane. Mamy tak, mamy golden... karot, czyli złotą marchewkę. Mamy złote jabłko, mamy iron nuggets, nie wiadomo po co. Mamy podkę na widzenie w ciemności, fajnie. Mamy golden chestplate'a, curse of vanishing. Ok, czyli to jest chyba, że po prostu jakby ukrywa mnie przed mobami, coś takiego. Flint and steel, czyli krzemień. Mamy mieczyk, no dobra, bardzo fajne itemki. Dobra, weźmy sobie je jakoś tutaj tak mądrze pozabierajmy. Może tak, o. Odłożę sobie tutaj te rzeczy. Najpierw to chcę później przetestować. Weźmy sobie żarcie tutaj. Szkoda, że mamy złoty miecz, bo on się szybko zniszczy. No ale dobra, mamy siekierę, to jest jakiś plus. I mamy to, to będzie można fajnie przetestować sobie później, jak to działa. A póki co to trzeba zabrać te rzeczy i zjeść sobie chleba, bo mam, kurczę, mało życia. I ogarnę sobie jakieś rzeczy, żebyśmy mieli też jakąś zbroję czy coś tego typu. Mamy tylko to, a nie chcę tego używać, bo to też jest złote, więc nie wiadomo ile to będę miał. I okej, tutaj poznamy jakieś tajemnice Wardena, więc pewnie go spotkamy, nie wiem co się w sumie dowiemy tutaj, ale mapa ponoć ma być spoko, więc zobaczymy. Dobra, i te... Co tu się dzieje z tymi mobami? Co jest grane? Gdzie... O kurde, tu się te pająki respią. O nie, proszę mnie zostawić. O nie, lecą na mnie. Dobra, czekajcie, nie mam, naprawdę nie dostałem pochodni żadnej. Co to ma być za świat, nie dostałem pochodni. Nie. Dobra, czekajcie, musimy ogarnąć tutaj. Czekajcie, czy ja mam, mam na jasność na maksa. Niedobrze, dobra, potrzebujemy jakąś czekajcie, weźmiemy sobie tutaj trochę drewna, żeby zrobić sobie po prostu najzwyczajniej w świecie. Gdzie jest? Tutaj. Ej, jak, czemu to się tak rozrzuciło na boki? Co to teraz tak rozlatuje się na boki bardzo? Mamy crafting i ogarnimy sobie jeszcze więcej, żeby zrobić sobie jakieś podstawowe narzędzia i później mieć też jakieś, nie wiem, na patyki czy na coś, jakbyśmy potrzebowali. Dobrze, że jesteśmy w takim miejscu akurat. Dziwne, że jesteśmy w ogóle w kopalni. Ja na początku myślałem, że będziemy gdzieś na zewnątrz, ale dobra, może być też tak. Dobra, tu mamy jakieś żelazo. O! Nie. Nie. Proszę mnie zostawić. Co tu się dzieje? Co jest nie tak z tą mapą? Dlaczego ja pojawiłem się w jakimś takim dziwnym miejscu i tutaj muszę teraz walczyć o przetrwanie? Co tu się dzieje? Dobra, czekajcie, musimy tak zamurować sobie tutaj, żebyśmy mogli przejść. To zaraz się spali, więc na długo to tutaj nie będzie. Mamy tu złoto jakieś. Ja potrzebuję więcej żelaza, żeby je móc przepalić i żeby ten... O Jezu, tu jest ten cały deepstone. To jest, kurczę, tak pod ziemią, tak głęboko. Dobra, czy ja tutaj jestem w ogóle w stanie znaleźć węgiel? Przepraszam bardzo, bo ja bardzo bym go potrzebował, żeby zrobić sobie po prostu na tym świecie jedną pochodnię. A nie, więcej, bo tu nie mam Optifine'a. O nie, no to potrzebuję więcej. Potrzebuję więcej pochodni i więcej węgla. Nie jest dobrze, dobra, czekajcie, musimy się odnaleźć. Dobra, tu nic nie ma ogólnie. Dobra, denerwuje mnie już powoli to miejsce. Tu się w ogóle nie pali, deski się nie palą, co jest nie tak? Ej, dobra, muszę znaleźć jakąś dużą kopalnię, ja nie będę tutaj, wiesz, się krążył po jakichś takich
O, zjedzmy sobie więcej. Bo boję się, że zaraz tutaj możemy dostać w łeb jakoś. O, dobra, to mi trochę oświetliło tutaj, ale bez sensu, w sumie niepotrzebnie. Okej, przejdźmy tutaj. Tu są... O, nie, 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 o, nie, 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 o, nie, 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 o, nie, 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 o, nie, o, nie, nie, o, nie, 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 nie. Dobra, tu się czuję w miarę bezpieczny. Ej, nie wiem, co tu się dzieje w ogóle, co to ma być? Dlaczego mnie tutaj tak atakuje wszystko? Dobra, 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 one są na szczęście na dwa strzały. Więc dobra, zróbmy sobie tak, weźmy sobie tutaj te płotki, żeby móc jakby co zamurować. Dobra, wybuchnij. Dobra, świetnie. O kurczę, myślę, że te płotki mi spadły gdzieś tam bardzo, a... Ale jednak nie, dobra, czekajcie, widzę tutaj jeszcze jednego creeperka, o! Dobra, z tego co mi wiadomo, to właśnie tak to się dzieje, że te creepery wybuchają. Więc fajnie, bo możemy tak to wykorzystywać teraz. Dobra, niech się podpali ten zombiaczek też. Okej. Okej. Jakoś tutaj zwalczam te moby. Dobra, chodź tutaj ty wariacie. Wybuchnij se też. Dobra, super. Dobra, ej, chyba mi się to udaje jakoś tu wyczyścić, że tak to ujmę z tych wszystkich mobów. Dobra, podoba mi się to, podoba mi się to. Dobra, ta zapalniczka już nie wiem po co była w tym momencie. Bo tak to nie miałem pojęcia, a teraz widzę jej zastosowanie. I też możemy sobie tym oświetlać drogę. O kurczę, tylko nie wejść później w to. Dobra, wyjdźmy sobie wyżej w takim razie, bo... Bo tutaj już nic mnie nie czeka dobrego. Więc po prostu wyjdźmy tutaj, bo chyba zboczyłem lekko ze ścieżki. Dobra, tu się zaczęło palić. Mamy żelazo, dobra, mamy żelazo. To jest ważne, mamy żelazo w tym momencie. Ała! Kurczę. No ile? Ile was jest? Nie! O kurde, ale fart. O kurde, jaki fart. Jakie szczęście w tym momencie mnie spotkało w życiu. Dobra, czekajcie, bo ten wariacik tutaj jest tak, że on potrzebuje strzała. Dobra, dobra, pokonany. Okej, tu się spaliły też chłopy, więc fajnie. I czemu tu się cała kopalnia pali? Co jest? Dlaczego tu się tak dzieje? Dobra, musimy się stąd wydostać, bo tutaj to jest dziwne miejsce w ogóle. Ja nie wiem, dlaczego tutaj się tak wszystko zaczęło nagle kopcić. A! No nie, no znowu spadłem na dół. No ile was tu jest? O Jezu. Dobra, ja nie wiem, o co chodzi na tym świecie. Dlaczego ja ciągle dostaję na łeb? Nie spotkałem żadnego Wardena, to się tak nie da. Dobra, udało mi się jakoś wydostać stamtąd. Mamy w końcu węgiel. Już to tragedia była. Tak nienawidzę tamtego miejsca, przysięgam. No tragiczne po prostu są takie miejsca, gdzie jest za dużo tych mobów. Ale udało mi się stamtąd wyjść, więc fajnie, mamy jakąś pochodnię. Więc możemy sobie zacząć oświetlać i ogarnąć w końcu, o co tutaj chodzi. I mam nadzieję, że uda nam się spotkać w końcu tego Wardena. Ja troszkę się przemieściłem dalej, żeby znaleźć jakąś kopalnię, bo w sumie w tych, ta opuszczona kopalnia jest mocno bez sensu. Bo i tak tam nie ma jakby nic, co by mnie interesowało. A interesuje mnie ten Warden. Dobra, czekajcie, musimy zabrać więcej żelaza, żeby sobie ogarnąć jakąś zbroję, bo jak ja dostaję tu ciągle na łeb. O, nie, 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 tu jest jakaś, kurczę, znowu miejsce, gdzie jest masa tych mobów. Nie, 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 proszę. Dobra, przetestujmy to, czy ja w tym momencie jestem niewidoczny dla mobów? Nie, nie jestem niewidoczny, co to ma być? To tak nie działa. Chyba, że to działa na wybrane moby tylko. Dobra, pokonany. Dobra, wiecie co, ja muszę zrobić sobie tak. Aha, nawet nie mam węgla, no to fajnie. Dobra, musimy ich pokonać w takim razie jakoś. Ile tego jest? To się nie uda. To się nie uda, ta walka. Dobra, czekajcie, musimy tu jakoś się zamurować. Dobra, tutaj jestem chyba bezpieczny. Tak, tu nie mogą przejść. Dobra, robimy tak. No, bigo. Co jest? Dlaczego one się... Ała! Nie, 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 strzelaj do mnie. Jezu. Dobra, nie wiem, ta gra sprawia, że ja mam fobię już zaczynam mieć. Granie w Minecrafta, to jest mega ciężkie granie na tej wersji. To jest tragedia. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, jeszcze jeden cios. Dobra, tu mamy zrobione to, dobra. Ogarnijmy sobie tak, teraz zjedzmy sobie jeszcze jeden chleb. Mam nadzieję, że zaraz spotkamy gdzieś tego Wardena, bo zwariuję zaraz, jak go nie spotkam. Dobra, szybko to przebiegam, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw... Ile, jakie te kopalnie są ogromne! Już tu aż się prosi o to, żeby się te moby respiły. Dobra, proszę o Wardena, błagam. Ja chcę go spotkać, chcę bardzo. Tylko nie wiem gdzie, ja nie mogę, jakie te kopalnie są ogromne! Ale jakie one są piękne też zarazem. Dobra, czekajcie, przejdźmy tędy i może tu coś, kurczę, się zaraz nam wyłoni jakiś wardenik fajny czy coś. Jest! Jest, 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 jest!
Jest, mamy Wardena, mamy Wardena. Ej, ale on tak wyglądał? On wyglądał inaczej zupełnie. Ej, dobra, to jest dziwne. On tak wyglądał? Nie, on był chyba cały, no nie miał takich białych tych. Takie mam wrażenie, ale dobra. Mamy Wardena, to jest najważniejsze. Mamy tego chestplate'a, więc chyba jesteśmy niewidoczni dla niego w tym momencie, tak mi się wydaje. Czy ja jestem w stanie tu normalnie podejść i on mnie nie widzi? Czy on reaguje na ten ruch w końcu, czy nie? O, nie, 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 co jest, Gren? Dlaczego mnie widzisz? Dlaczego ten chestplate tak nie działa? Co jest? Czy on mnie goni? Nie, zatrzymał się, dobra. Dobra, to jest niebezpieczne w takim razie, skoro to jest taki ten, ale kurczę, wydawało mi się, wiecie co, ja wypiję sobie potę na widzenie w ciemności, przecież ja mam tą potę, nawet nie wiem, na 8 minut, kurde, było to zrobić już dawno, a nic nie widziałem przez tak długi czas. O nie, widzi mnie, zostaw mnie, proszę, możesz mnie zostawić. Dobra, jest tam, ale dobra, czy jakie tu są tajemnice? Co tu się wydarzyło, przepraszam bardzo. Co tu się wydarzyło? Jak on tam się zrespił? Czekajcie, muszę zrobić jedną rzecz, bo nie odpuszczę sobie. Dobra, świetne jest to podpalanie tych creeperów, nie? Oha, on tutaj, o tu jest jakieś przejście, co jest? Dobra, o, mordziaty! No wybuchaj. O, dobra, świetnie. Dobra, dokąd prowadzi to przejście? Co tu jest, co tu możemy spotkać? Dobra, to są jakieś takie wąskie ulice. Dokąd to prowadzi? Ej, dobra, to jest jakaś kopalnia w ogóle głęboka. Dobra, nie, ja wracam do tego Wardena, kurczę, tyle go szukałem, a teraz go tak porzuciłem, tak o. Jeszcze mi zniknie chłopczyk. A ja chcę go poznać i ja chcę w ogóle zobaczyć, ile on bije. Jestem mega ciekaw, czy on jest mocny, czy on nie jest mocny. Nie wiem, możecie napisać teraz, jak myślicie, a ja idę się wyłożyć. Znaczy, idę się podłożyć, chcę się dać uderzyć. Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj, stoczymy walkę na śmierć i życie. O! O! Wow, mocny jest! Mocny jest, dobra, ale na odległość go można zrobić. Jakie on jest słaby. Jakie to było słabe. Nie, no nie wytrzymam. Przecież ja myślałem, że to będzie jakiekolwiek wyzwanie. A to jest, kurczę, przecież totalna łatwizna. Przecież on jest na 5 strzałów, no. Ile ja mu z tego miecza. Dobra, ja myślę, że to będzie potężniejszy mob. A to jest jakieś takie chucherko, kurczę. Nic nieznaczące. Dobra, ale może znajdziemy jeszcze jakiegoś jednego, to stoczymy jeszcze jedną batalię albo coś, nie wiem, się zobaczy. Mamy diamenty, znalazłem diamenty, widzowie, ej, dobra, to... O kurde, jest Warden kolejny, dobra, czekajcie, najpierw sobie ogarnę diamenty. Chcę o, nie, zostaw mnie, się będziesz tu wspinać. Ała. No, gin, dlaczego ty chcesz mnie strącić? Dobra. Są dwa Wardeny mamy, dobra. Czekajcie, ogarniamy sobie diaksy, najpierw. Ej, tu są znowu! Jee, dobra, czekajcie. Czy jestem w stanie cię tutaj, prawda, mordeczko, że tak to ujmę, zapalić? Okej, świetnie. Ej, ale mi zadał obrażeń, co jest? Dobra, czekajcie, musimy ogarnąć te Wardeny. Mamy dwa Wardeny w jednym miejscu, dobra, znaleźliśmy jakieś miejsce, gdzie one się... Trzy? Co jest? Ej, dobra, mamy trzy Wardeny w jednym miejscu. I mamy ile? Trzy diaksy. Tam są kolejne! Jak to jest łatwo diak... One są inne! Ej, czy to jest jakiś... To jest jakiś prehistoryczny, a tu są jakieś... To są te normalne, ja właśnie je tak kojarzyłem, a to jest jakiś inny. O kurde, słuchajcie widzowie, czy to jest ta tajemnica, że jest do znalezienia prehistoryczny Warden w tym momencie? Dobra, czekajcie, czy ja jestem faktycznie niewidzialny? Jak tu idę tym? Może to faktycznie działa. A nie, widzi mnie, zabije mnie, nie, żyję sobie tu, idę, uciekam, jeszcze jest Krypcio, o, tamten mnie widzi, ciągle mnie widzi, nie, zostaw mnie, mordo, proszę. Dobra, Creeper do mnie idzie, ale Creepera się pozbędziemy bardzo łatwo, chodź tu, dobra, świetnie, zjedzmy, o nie. Dobra, jesteśmy bezpieczni w miarę. Dobra, wezmę sobie to stąd. O, mamy złote jabłko, właśnie, możemy to zjeść. Dobra, robimy złote jabłko. Ale zanim jednak to jeszcze zrobię sobie... Ej, te kilofy jakoś strasznie są wytrzymałe, bo ja tyle kopałem już tym kilofem, a on dalej się tak trzyma, ale zrobię sobie diamentowy, czemu nie? Żeby szybciej kopać, żeby się gdzieś przekopać najwyżej. Dobra, weźmy sobie to w drugą rękę. I teraz możemy zacząć jakąkolwiek walkę podejmować. Dobra, czy on mnie widzi teraz? Mi się wydaje, no to musi jakoś dobrze działać ten wiecie, to coś. To nie bez powodu to dostałem. Okej, to działa.
To działa, normalnie se przechodzę. On jest tego zbagowany, widzę, że mu tak lekko klata się nie chce przestawić. Ale widzicie? On mnie nie widzi. On mnie nie widzi, mimo że byłem obok niego. Okej, czyli odkryliśmy, jak to działa w tym momencie. Tam są diaksy, czy są dwa razy diaksy? A nie, to jest chyba ten Warden drugi. Dobra, ten mi nie widział mnie, przyszedłem obok niego. Dobra, przetestujmy to nareszcie jeszcze. Dobra, idziemy tędy, idziemy tędy, idziemy tędy, idziemy tędy, dobra, widzim, dobry. Czy... O nie, ten mnie widzi, bo on ma jakieś oczy, kurcze, wyostrzone zmysły ma. Jeny, ile ich tu jest? Co to jest? To jest Warden? Co tu się stało? Czemu to jest... Kurcze, proszę mnie zostawić. A! Oła! Dobra, nie spodziewałem się takiego ciosu. Nie wiedziałem, że on wejdzie w ogóle pod dwie kratki. Myślę, że on jest większy. Dobra, nieważne. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Odkryliśmy tajemnicę Wardenów w Minecraft. I to było mega fajne, więc teraz wiemy, że jest prehistoryczny i normalny. Więc bardzo fajnie, zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, bo za niedługo ma być właśnie taki event minecraftowy, gdzie będziemy więcej wiedzieć na temat Wardenów i całej reszty. Więc ja już się nie mogę doczekać. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo. Widzimy się ponownie jutro. Elo.